W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłaszam inicjatywę, na którą chcemy również zwrócić uwagę pozostałych Państwa radnych oraz zainteresowane środowiska. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości podjął działania zmierzające do przyznania panu Arkadiuszowi Gołębiewskiemu tytułu honorowego obywatelstwa gminy miejskiej Ciechanów. Jakiś czas temu wspomniałam na łamach prasy i podtrzymuję to, że z okazji obchodów przez nasze miasto stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości warto zaprosić do ich uświetnienia pana Arkadiusza Gołębiewskiego. W tym roku mamy m.in. jubileusze właśnie dotyczące wyzwolenia Polski z powierzchni zaborców, uzyskania praw wyborczych przez kobiety oraz dziesięciolecie festiwalu Niepokorni, Niezłomni i Wyklęci, którego pomysłodawcą jest pan Arkadiusz Gołębiewski, a pierwsza edycja odbywała się w Ciechanowie. Arkadiusz Gołębiewski urodził się właśnie w Ciechanowie. Od lat 80. poprzedniego wieku z pasją i sukcesami utrwala aparatem fotograficznym i kamerą ważne wydarzenia z rodzinnego Sońska i Głodczyzny, z Ciechanowej i całego Mazowsza. Wydarzenia w skali mikro i makro ze szczególnym zaangażowaniem pokazuje powojenną historię Polski. Jest m.in. autorem licznych wystaw fotograficznych, albumów, współautorem książki Niepokorni Ciechanów oraz wielu filmów dokumentalnych i popularnych. W 2005 rozpoczął wydawanie tygodnika Czas Ciechanowa, gazety, w której od samego początku szeroko pokazywał rolę ciechanowskiego podziemia i pozycji demokratycznej w walce z tak zwaną komuną. Jego odważne i merytoryczne artykuły odkłamywały czarną propagandę na temat działań zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Arkadiusz Gołębiewski jest pomysłodawcą i twórcą festiwalu Niepokorni, Niezłomni i Wyklęci oraz autorem wielu projektów edukacyjnych. Dzięki jego akcjom Młodzi dla Historii, Puls Wolności oraz Nagraj Dziadka Komórką młodzi ludzie w Polsce i za granicą są zachęcani do kontaktu z tak zwaną żywą lekcją historii i nagrywania wydarzeń i osób z najbliższego środowiska, związanych szczególnie z walką z komunistycznym reżimem, często ratując w ten sposób ich historię od zapomnienia. Dzięki jego zaangażowaniu podczas festiwalu Niepokorni, Niezłomni i Wyklęci przyznano nagrody wielu żołnierzom, świadkom historii oraz osobom, które walczyły i wspierały działaczy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego i solidarnościowego. Drzwi do wolności, sygnet niepodległości oraz platynowy opornik są to wyróżnienia honorujące bohaterów, którzy najbardziej ryzykowali i wskazywali kierunek walki, ale doceniające też tych, którzy byli niejako na drugim planie, którzy wspierali, pomagali, ukrywali, często narażając życie swoje i swoich rodzin. Ci, których trzeba ocalić od zapomnienia. Ciechanów miał swoją szansę organizować co roku festiwal i uczynić go stałym wydarzeniem na skalę całego kraju. Pierwszy festiwal w 2008 roku Arkadiusz Gołębiewski zorganizował właśnie w Ciechanowie, a niestety nie dołożono wówczas odpowiednich starań, aby stworzyć możliwości jego rozwoju w naszym mieście. Za niezłomność, podejmowanie trudnych tematów, bezkompromisowość i niezależność w swojej pracy twórczej otrzymał liczne wyróżnienia i oznaczenia. I tutaj może dwa ostatnie przytoczę. 2016 rok Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 2017 honorowe odznaczenie Bene Merito, przyznawane przez ministra spraw zagranicznych za uznanie zasług na rzecz działalności wzmacniającej pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Twórczość Arkadiusza Gołębiewskiego, ukazująca trudną historię Polski oraz jego śmiałe projekty, coraz częściej są doceniane za granicą, a jego filmy, na przykład Generał Gryf, robił dobrą robotę, Inka zachowałam się jak trzeba, są cenną lekcją historii. Doskonale czuję trudne tematy i wrażliwość. Zawdzięczamy mu liczne panele dyskusyjne, krótkie filmy o ciechanowskich bohaterach, popularyzowanie historii powojennej w naszym mieście, coroczne retrospekcje festiwalu Niezłomni, Niepokorni, Wyklęci oraz liczne artykuły o ciechanowskim podziemiu i opozycji demokratycznej w walce z reżimem komunistycznym. Arkadiusz Gołębiewski zaangażował się w rozpropagowanie zainteresowania historyków IPN siedzibą byłego Urzędu Bezpieczeństwa w Ciechanowie i przyczynił się do szerszego upubliczniania informacji o tej katowni. Zawsze wspiera i obejmuje patronatem medialnym wszelkie historyczne inicjatywy w naszym mieście i na Mazowszu.